Polski, które odbyły się w Bydgoszczy 19 września, oczywiście w tym roku. Relację tę otrzymaliśmy dzięki uprzejmości pana Edmunda Zmolińskiego, prezesa fanklubu działającego przy Tygodniku Nowym, oczywiście fanklubu Polonii Piła. Jest to, sądzę, nie tylko moim zdaniem,
objawienie sezonu 1993 roku. Z numerem 13 zobaczymy lidera Wybrzeża Rafinerii Gdańsk Jarosława Olszewskiego. 24 lata, dotychczas startował dwukrotnie w finale indywidualnych mistrzostw Polski. Z numerem 14 Dariusz Śleć, Sparta Polsat Wrocław. 24 lata, dwa starty w finale indywidualnych mistrzostw Polski. W 1991 roku w Toruniu zajął 7 miejsce. Z numerem 15 zobaczymy Dariusza Stękę, Motor Lublin. 30 lat, dotychczas startował jako rezerwowy w finale indywidualnych mistrzostw Polski w 1987 roku w Toruniu. Z numerem 16 zobaczymy Piotra Śwista, Tal Kartol Dożów. Indywidualnych mistrzostw Polski i najlepsze miejsce zajął w Leśnie w 1989 roku. Było to miejsce piąte. Zawodnikami rezerwowymi są z numerem 17 Henryk Ben, Rybnicki Roch, 31 lat, czwarty finał i zajął najlepsze miejsce w Lublinie w 90 roku, piąte. Z numerem 18 zobaczymy Krzysztofa Okupskiego z Polonii Gniła, 33 lata i praktycznie jest to debiut Krzysztofa Okupskiego, no w roli rezerwowego, ale jest to debiut w finale indywidualnych mistrzostw Polski senior. Serdecznie dziękujemy zawodnikom. Co? Losującego. I prosimy o przemarsz do parkingu, przygotowanie się do pierwszego wyścigu, który może być... Który jest graną dla kibiców, którzy zakupią segiełki na wsparcie sekcji żużlowej w Polonii Przedna Speedway. Zobaczymy. Popatrz, tu jednak czerwonym z numerem 1 pojedzie Jerzy Mordel, Motor Lublin. W kasku niebieskim z numerem 2 zobaczymy Piotra Barona, Sparta Polsat Wrocław. Numer 3 to Georgi Petranow w kasku białym. Numerem 3 Georgi Petranow, Rzeszowska Stal. I numer 4 Piotr Paluch, Stal Kwartur Gorzów. Numer 4 kask żółty. Georgi Petranow 1 punkt i czwarty Piotr Paluch bez punktu. Tu na torze. Wyścigu drugim zobaczymy. W kasku czerwonym z numerem 5 pojedzie Tomasz Golo. W kasku niebieskim z numerem 7 pojedzie Sławomir Dudek. Borawskiego Zielona Góra. W kasku białym z numerem 6 zobaczymy Roberta Sabinę. I w kasku żółtym z numerem 8 Tomasza Bajerskiego, obaj zapatora Elektrik Toru. W kasku czerwonym Tomasz Golow, w kasku niebieskim Sławomir Dudek, biały Robert Sabina i żółty Tomasz Bajerski.
wyścigu zameldował się Tomasz Golob. Jemu piszemy 3 punkty. Na drugim miejscu uplasował się Sławomir Dudek z Morawskiego Zielona Góra. Zdobył 2 punkty. Trzecie miejsce i 1 punkt zdobył Tomasz Bajerski z toruńskiego Łapatora Electrim. I bez punktu tym razem uplasował się Robert Sawina. Startują w trzecim wyścigu. A zobaczymy w nim. W kasku czerwonym z numerem 10 pojedzie Robert Kępiński, GKM Grudziądz. W kasku niebieskim z numerem 11 zobaczymy Romana Jankowskiego z Unii Leszno. W kasku białym z numerem 9 pojedzie Dariusz Fligier, Rybnicki Rok. Oraz w kasku żółtym z numerem 12 Tomasz Świątkiewicz, Apator Elektrim Toru. Robert Kępiński, w kasku niebieskim Roman Jankowski, w kasku białym Dariusz Fliger i w kasku żółtym Tomasz Świątkiewicz. Dowiemy się, kto zajął drugie miejsce, bo zawodnicy bliskiej odległości minęli linię mety. Drugie miejsce zajął Dariusz Fliger. Trzeci był Tomasz Świątkiewicz. Czwarte miejsce i bez punktu Robert Kępiński. Dla zawodników startujących w wyścigu czwarty. A zobaczymy w nim. W kasku czerwonym pojedzie Dariusz Stęka, motor Lubin. Numerem 14 w kasku niebieskim zobaczymy Dariusza Śledzia ze Sparty Polsat Wrocław. W kasku białym z numerem 16 pojedzie Piotr Świst ze Stali Park Pogorzu. I w kasku żółtym z numerem 13 Jarosław Polszewski z Wybrzeża. Bardzo wyrównany skład zawodników. Zapowiadają się ciekawe emocje. Klecz w kasku białym, Świst i w kasku żółtym, Polszewski. Taki poważny, nie kleper baba, nie kleper, to jest tylko
dnia zawodów za nami. Na pierwszym miejscu zameldował się Jarosław Olszewski i jemu piszemy 3 punkty. Drugie miejsce i 2 punkty zdobył Dariusz Stenka z lubelskiego motoru. Na trzecim miejscu i 1 punkt zdobył Piotr Świst z gorzowskiej stali Parkpol i bez punktu tym razem Dariusz Śledź ze Sparty Polsat Wrocław. Czas zwycięzcy tego wyścigu 64 sekundy 12 setnych. 64 sekundy 12 setnych. W kasku czerwonym z numerem 13 pojedzie Jarosław Olszewski, Wybrzeże Rafineria Gdańsk. W kasku niebieskim z numerem 1 zobaczymy Jerzego Mordela z motoru Lublin. W kasku białym z numerem 5 pojedzie Tomasz Gollop z Polonii Jutrzenka Bydgoszcz. Oraz w kasku żółtym z numerem 9 zobaczymy Dariusza Figerta z Rybnickiego Rowu. W wyścigu tym, jak Państwo widzą, spotkają się 3 zwycięzcy z pierwszej tury oraz Dariusz Figer, który zdobył w pierwszym swoim starcie 2 punkty. Tak więc powtarzam, w czerwonym Jarosław Olszewski, niebieskim Jerzy Mordel, w białym Tomasz Kolon i w żółtym Dariusz Figer. Wyścigu Tomasz Gollop i piszemy jemu 3 punkty. Drugi zameldował się Jarosław Olszewski, zdobył 2 punkty. Na trzecim miejscu Jerzy Mordel z lubelskiego motoru i bez punktu tym razem Dariusz Fliger z Rybnickiego Rowu. Czas zwycięzcy Tomasza Gollopa 63 sekundy 28 setnych. Patrzymy w nim. Z numerem 14 w kasku czerwonym pojedzie Darek Śledź. Sparta Polsat Wrocław. Z numerem 10 w kasku niebieskim zobaczymy Roberta Kępińskiego z Grudzieckiego Klubu Motorowego. W kasku białym z numerem 2 pojedzie Piotr Baron ze Sparty Polsat Wrocław. I w kasku żółtym z numerem 6 zobaczymy Roberta Sabinę z Apatora Electric Toru. Ponym Dariusz Śledź w kasku niebieskim Robert Kępiński. W kasku białym Piotr Baron i w kasku żółtym Robert Sabina.
się Dariusz Szleś. Drugi był Piotr Barot, obaj ze Sparty Polsat Wrocław. Na trzecim miejscu uplasował się Robert Sabina, zdobył jeden punkt. Robert Kępiński z powodu defektu motocykla wyścigu nie ukończył. Czas zwycięzcy tego wyścigu Darka Śledzia 63 sekundy 97 setnych. 63 sekundy 97 setnych. Proszę Państwa, wyścig siódmy. Zobaczymy w nim w kasku czerwonym z numerem 11 Romana Jankowskiego z Leszczyńskiej Unii. W kasku niebieskim z numerem 15 pojedzie Dariusz Stenka z Lubelskiego Motoru. W kasku białym z numerem 7 zobaczymy Sławomira Dudka z Morawskiego Zielona Góra oraz w kasku żółtym z numerem 3 pojedzie polski Bułgar albo bułgarski Polak Georgi Petranu z Rzeszowskiej Stali. Od krawężnika Roman Jankowski w kasku czerwonym, Dariusz Stenka w kasku niebieskim, Sławomir Dudek w kasku białym i Georgi Petranow w kasku żółtym. Gorącymi oklaskami nagrodzimy postawę Romana Jankowskiego. 36 lat, a jak jeździ. Pierwszy na mecie i jemu piszemy 3 punkty. Drugi Georgi Petranow 2 punkty. Przepraszam. Trzeci Sławomir Dudek 1 punkt. I Dariusz Stenka defekt. W kasku czerwonym z numerem 4 pojedzie Piotr Paluch ze Stali Park Polczowy. W kasku niebieskim z numerem 8 zobaczymy Tomasza Bajerskiego, Apator Electric Toru. W kasku białym z numerem 12 pojedzie Tomasz Świątkiewicz, Apator Electric Toru. Oraz w kasku żółtym z numerem 16 zobaczymy Piotra Śwista, Stal Hartford Gorzów. Decyzją sędziego zawodów Piotr Paluch zostaje wykluczony za spowodowanie upadku. Miejmy nadzieję, że nic zawodnikom uczestniczącym
uczestniczącym w tej kolizji się nie stało. Proponuję oklaskami pomóc zawodnikom. W tej chwili na torze leży Piotrek Świst, ale miejmy nadzieję, że stanie o własnych siłach i będzie mógł kontynuować jazdę w turnieju. Podziękujmy zawodnikom za ambitną jazdę. Wyścig ósmy, skontynuowany, znaczy powtórzony będzie w trzyosobowym składzie. Pan kierownik parku maszyn, proszę o pięknięcie bramy. I zobaczymy w kasku niebieskim Majerskiego, białym Świątkiewicza, żółty Piotra Śwista. Na Piotrek, dyrektor Mindru. Chociaż on powiedział, że zameldował się świetny junior z Torunia, Tomasz Świątkiewicz. Jemu piszemy 3 punkty. Drugi na mecie był Piotr Świst. Zdobył 2 punkty i 1 punkt Tomasz Bajerski. Czas zwycięzcy tego wyścigu Tomasza Świątkiewicza 63 sekundy i 9 dziesiątych. 63 sekundy i 9 dziesiątych. W kasku czerwonym z numerem 6 pojedzie Robert Sabina. W kasku niebieskim z numerem 16 zobaczymy Piotra Śwista. W kasku białym z numerem 1 pojedzie Jerzy Bordel oraz w kasku żółtym z numerem 11 zobaczymy Romana Jankowskiego, który jest jedynym obok Tomka Golowa zawodnikiem, który nie stracił dotąd w swoich poprzednich wyścigach punktów. Jak będzie tym razem, zobaczymy.
9. Pierwszy na mecie zameldował się Piotr Świst. Jemu piszemy 3 punkty. Na drugim miejscu plasował się Jerzy Mordel. Zdobył 2 punkty. Trzeci był Robert Sabina. 1 punkt. I bez punktu tym razem Roman Jankowski. Czas zwycięzcy Piotra Śwista 64 sekundy 32 setne. 64 sekundy 32 setne. Kiewicz. W kasku niebieskim z numerem 5 pojedzie Tomek Kollo. W kasku białym z numerem 15 zobaczymy Dariusza Stenkę. I w kasku żółtym z numerem 2 pojedzie Piotr Baron. Mogliśmy się spodziewać. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na znakomitą jazdę bez respektu dla bardziej utytułowanych kolegów Tomasza Świątkiewicza z Apatora Electric Toru. Był w tym wyścigu drugi po bardzo efektownej, dynamicznej jeździe. Piszemy jemu 2 punkty. Na trzecim miejscu uplasował się Dariusz Stenka, zdobył 1 punkt, bez punktu w wyścigu 10 Piotr Baron. Czas zwycięzcy tego wyścigu Tomasza Gollowa 63 sekundy 75 setnych. 63 sekundy 75 setnych. 2 minuty dla wszystkich zawodników startu wiążących wyścigu 11. A zobaczymy nich. W kasku czerwonym z numerem 8 Tomasza Majerskiego. Toruński Apator Elektri. W kasku niebieskim z numerem 9 Dariusza Fligerta. Niebieski rok. W kasku białym z numerem 3 Georgi Petronowa z Rzeszowskiej Stali i w kasku żółtym z numerem 14 Dariusza Śledzia z Wrocławskiej Sparty Polsat. Chciałbym prosić o naniesienie zmiany w programie. Jest błąd w programie. Pod numerem 14 w kasku żółtym jedzie oczywiście Dariusz Śledź
a nie Dariusz Fliger. Fliger jedzie również w tym wyścigu, ale w kasku niebieskim z numerem 9. Od wewnętrznej Tomasz Bajerski, Dariusz Fliger, Georgi Petranow i Dariusz Szlecz. Kończy się zwycięstwem aktualnego indywidualnego mistrza Polski juniorów Tomasza Bajerskiego z toruńskiego Apatora. Zdobył 3 punkty. Na drugim miejscu uplasował się Georgi Petranow z rzeszowskiej Stali. Zdobył 2 punkty. Trzeci był Dariusz Szlecz z wrocławskiej Sparty Polstad. Zdobył 1 punkt. Dariusz Fliger z rzymskiego Rowu bez punktu. Czas zwycięzcy 11 wyścigu. Bajerskiego 63 sekundy 59 setnych. 63 sekundy 59 setnych. Na to, że widzimy już uczestników 12 wyścigu, który zamknie trzecią turę startu. A zobaczymy. W kasku czerwonym z numerem 13 pojedzie Jarosław Olszewski. Jarosław Olszewski z wybrzeża rafinerii Gdańsk. W kasku niebieskim z numerem 4 zobaczymy Piotra Palucha z Gorzowskiej Stali. W kasku białym z numerem 10 pojedzie Robert Kępiński z Grudziąckiego Klubu Motorowego. I w kasku żółtym z numerem 7 zobaczymy Sławomira Dudka z Morawskiego Zielona Góra. Najwięcej punktów w tej stawce ma oczywiście Jarosław Olszewski, który w dwóch poprzednich wyścigach zgromadził 5 punktów i ma realne szanse powiększenia w sposób znaczący tego dorobku w tym wyścigu. Olszewski wygrywa wyścig. 12 zdobywa kolejne 3 punkty i ma ich na koncie już, proszę Państwa, 8.
Drugie miejsce w tym wyścigu zajął Piotr Paluch z Gorzowskiej Stali. Trzeci był Robert Kępiński, zdobywając w ten sposób pierwszy swój punkt. Bez punktu Sławomir Dudek. Czas zwycięzcy 12 wyścigu Jarosława Olszewskiego 65 sekund 56 setnych. 65 sekund 56 setnych. Przegranego startu udanymi atakami wyprzedził najpierw Dariusza Śledzia, a potem Sławomira Dudka. Wygrał ten wyścig, zdobył 3 punkty. Ma ich na koncie już 6. Jest bardzo dobrym zawodnikiem. Na drugim miejscu Sławomir Dudek 2 punkty, trzeci Dariusz Śledź 1 punkt i bez punktu tym razem Jerzy Mordel. Czas Tomka Świątkiewicza, zwycięzcy 13 wyścigu, 64 sekundy, 79 sekund. A zobaczymy. Kasku czerwone z numerem 2 pojedzie Piotr Paluch. Sparta Polsat Wrocław. Kasku niebieski z numerem 13. Zobaczymy Jarosława Olszewskiego. Wybrzeża naszego Lindania. Kasku biały z numerem 8 pojedzie Tomek Bajewski, a Patol Elektryk Toro. I w kasku żółtym z numerem 11 zobaczymy Romana Jarosławskiego z Leszczyńskiej Unii. Nie, dla nas to są tak? Nie, bo to są głosy. To była głosy, jak ja jej to widziałem. Nie, to zdarzały się. To się niektóre. Ale istnieje to ciągle. Tomasz Bajewski i Roman Jankowski.
proszę Państwa, zademonstrowali młodzieżowcy. Walczyli bez kompleksów, bez punktatorstwa. Jechali dla Państwa. Pierwszy na mecie i piszemy jemu 3 punkty był Piotr Baron z wrocławskiej Sparty Polsat. Drugi był Tomasz Bajerski z Apatora Elektrik Toruń. Zdobył 2 punkty. Trzeci i 1 punkt zdobył Jarosław Olszewski. Bez punktu Roman Jankowski z Leszczyńskiej Unii. Z uwagi na pojedynek Piotra Śwista i Tomka Golowa. Piotr Świst pojedzie w kasku czerwonym z numerem 16. W kasku niebieskim z numerem 3 zobaczymy Georgi Petranowa z Rzeszowskiej Stali. W kasku białym z numerem 10 pojedzie Robert Kępiński z Grudziąckiego Klubu Motorowego. I w kasku żółtym z numerem 5 zobaczymy Tomka Golowa z bydgoskiej Polonii Jutrzenka. Piotrek Świst, Georgi Petranow, Robert Kępiński i Tomek Gollo. Tomasz Gollo, jemu piszemy 3 punkty. Drugi Piotr Świst, który trzymał się cały czas, trzeba przyznać, przez 4 okrążenia na kole Tomka w niedalekiej odległości. Zdobył 2 punkty. Trzeci był Georgi Petranow i bez punktu Robert Kępiński. Czas zwycięzcy 15 wyścigu Tomka Gollowa. 64 sekundy, 63 setne. 64 sekundy, 63 setne. Zawodników startujących w wyścigu 16. A zobaczymy w niej. W kasku czerwonym z numerem 9 pojedzie Dariusz Fliger, rybnicki rok. W kasku niebieskim z numerem 6 zobaczymy Roberta Sabinę z toruńskiego Apatora Elektrii. W kasku białym z numerem 4 pojedzie Piotr Paluch z gorzowskiej Stali Farkpol oraz w kasku żółtym z numerem 15 zobaczymy Dariusza Stękę z lubelskiego motoru. Ja nie robię, to dzisiaj byłem na urlopie. Rozumiem, ale nie wiem, coś planują w ogóle. Nie, raczej nie są. Oni tylko, żeby dać możliwości kolegom. I ten program, ja wiem, suwenir jak tam długo mi zapalniczkę dla ciebie szczególnie. Od wewnętrznej, czerwony Dariusz Figer, niebieski Robert Sabina, biały Piotr Paluch i żółty Dariusz Stępka.
czwartym zwyciężył Robert Sawina i jemu piszemy 3 punkty. Na drugim miejscu uplasował się Dariusz Fliger i zdobył 2 punkty. Trzeci był Dariusz Stenka, jemu piszemy 1 punkt. Bez punktu tym razem Piotr Paluch. Zwycięzca tego wyścigu, Robert Sawina, uzyskał czas 65 sekund 88 setnych. 65 sekund 88 setnych. Zobaczymy. W kasku czerwonym z numerem 1 pojedzie Jerzy Morder z lubelskiego motoru. Jego dotychczasowy dorobek punktowy 6 punktów. W kasku niebieskim z numerem 8 zobaczymy Tomka Wajerskiego z toruńskiego Apatora Electric. Ma dotychczasowych starta 7 punktów. W kasku białym z numerem 15 pojedzie Dariusz Stenka z lubelskiego motoru, który dotychczasowych 4 starta zgromadził 4 punkty. I w kasku żółtym z numerem 10 zobaczymy Roberta Kępińskiego, który w roku ma jak dotąd 1 punkt. Ale jest to jego debiut w takiej stawce. Widziałem, że Robert Kępiński bardzo przeżywał start w dzisiejszym finale. Sądzę, że udział w 16 najlepszych zawodników w kraju jest już dla tego młodego, 21-letniego, utalentowanego zawodnika Grudziąckiego Klubu Motorowego bardzo dużym sukcesem. Tak jest od krawężnika. Jerzy Mordel w kasku czerwonym, Tomek Wajerski w kasku niebieskim, Darek Stenka w kasku białym i Robert Piński w kasku żółtym. Pierwszy na mecie zameldował się Jerzy Mordel z lubelskiego motoru i zdobył 3 punkty. Na drugim miejscu Tomasz Bajerski, trzeci Dariusz Stenka i bez punktu Robert Kępiński. Tych wyścigu 18. A zobaczymy w nim. W kasku czerwonym z numerem 9 pojedzie Dariusz Fliger z rybnickiego Rowu. W kasku niebieskim z numerem 2 zobaczymy Piotra Barona z wrocławskiej Sparty Polsat. W kasku białym z numerem 7 pojedzie Sławomir Dudek z Morawskiego Zielona Góra. I w kasku żółtym z numerem 16 zobaczymy Piotra Śwista. Z tej stawki, proszę Państwa, zawodników największe szanse zajęcia czołowych miejsc mają Piotr Świst, który zgromadził dotychczas 8 punktów oraz Piotr Baron, który ma na swoim koncie 7 punktów. Sławomir Dudek ma punktów 5, natomiast Dariusz Fliger 4 punkty. Od wewnętrznej Fliger, czerwony, niebieski Baron, biały Dudek i żółty Świst. Thank you.
minuty mamy poza sobą. Pierwszy na mecie i 3 punkty zdobył Piotr Świst. Ma ich 11 i niewątpliwie będzie się liczył w końcowej rozgrywce. Drugie miejsce zdobył Piotr Baron. Zdobył 2 punkty i ma ich na swoim koncie 9. Trzeci na metę przyjechał Dariusz Fligert. Zdobył 1 punkt i ukończył zawody z sumą 5 punktów. Bez punktów w tym wyścigu był Sławomir Dudek, który również zakończył turniej z 5 punktami. Czas zwycięzcy wyścigu 18 Piotra Śwista 65 sekund 44 setne. 65 sekund 44 setne. Startują w nim przecież Tomasz Świątkiewicz i Jarosław Olszewski. Obaj ci zawodnicy zgromadzili dotychczas 9 punktów po 9 punktów. Jak się coś nie zdarzy na zbyt fajnego, jeżeli wygra jeden z nich, będzie miał na koncie 12 punktów i wielkie szanse na srebrny medal. Chociaż zawody jeszcze trwają i wszystko jest możliwe. Wyścig o tym zobaczymy. W kasku czerwonym z numerem 3 Georgi Petranowa z Rzeszowskiej Stali. W kasku niebieskim z numerem 12 Tomasza Świątkiewicza z Apatora Elektrik Toruń oraz w kasku białym z numerem 13 Jarosława Olszewskiego z Wybrzeża Rafinerii Gdańsk i w kasku żółtym z numerem 6 Roberta Sabinę z toruńskiego Apatora. Świątkiewicza. Podziękujmy mu. To młody 19-letni chłopak, o którym w ubiegłym roku jeszcze wielu ludzi nie słyszało. A dzisiaj pokazując wspaniałą walkę. I proszę Państwa, to nie jest przypadek. Tomasz Świątkiewicz awansował do finału bydgoskiego z ćwierćfinału i półfinału po zajęciu medalowych miejsc. W tej chwili dziękuję swoim fanom z Torunia. Jest to naprawdę wspaniały zawodnik. Pierwszy na mecie Tomek Świątkiewicz. Jemu piszemy 3 punkty. Zakończył turniej z dorobkiem 12 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Georgi Petranow z Rzeszowskiej Stali. Z niemu piszemy 2 punkty. Trzeci był Robert Sabina z toruńskiego Apatora Elektrim. Natomiast Jarosław Olszewski, który miał do końca szansę na medal, niestety zaprzepaścił ją w tym wyścigu. Przyjechał na metę czwarty, nie zdobywając punktu. Tomek Świątkiewicz, wygrywając 19 wyścig, uzyskał czas 65 sekund i 5 dziesiątych. Tomasza Golowa niewątpliwie indywidualnością tych zawodów. W wyścigu 12 kończącym dzisiejszy turniej, no chyba, że będą biegi dodatkowe. Zobaczymy. W kasku czerwonym z numerem 5 pojedzie Tomek Golo z Polonii Jędrzenka Bydgoszcz. W kasku niebieskim z numerem 14 zobaczymy Dariusza Śledzia z wrocławskiej Sparty Polsat. W kasku białym z numerem 11 jedzie na
najstarszy zawodnik finału, dwukrotny indywidualny mistrz Polski, Roman Jankowski, Leszczyński w Unii i w kasku żółtym z numerem 4 zobaczymy Piotra Palucha z Gorzowskiej Stali. Może chwilę przymierzymy, co? Nie, nie, wiesz, niech ktoś zrobi zdjęcie, później w radzie pójdzie, nie, nie. Jeden to jest do profanacji, ale... Pogratulujmy sobie. Tomek, tą białą załóż
można pójść. Michał! Całkiem z tyłu! Wygrałeś ten finał, mówi sam za siebie. Czy jednak było to łatwe zwycięstwo? Nie. Wolałbym startować na innym torze. Przy własnej publice jest podwójne spięcie, nerwówka. No, myślę, że słowa dotrzymałem. Wygrałem z konkursem punktów. Oczywiście tak chciałem, żeby ten wynik nie był podważany, że a to przypadek, a to mi wyszło. No i myślę, że wszyscy powinni być z tego zadowoleni. Nie jest to twój ostatni tytuł? Nie ostatni i nie pierwszy. Mam już sporo na swoim koncie i nie zamierzam przestać ich kolekcjonować. Co powiesz o Tomku Świątkiewiczu? Pojawił się nowy konkurent, młodszy od ciebie. Bardzo się z tego cieszę. Gratuluję jemu. Jest wyrasta na dobrego zawodnika. Pokazał też, że potrafi wygrywać i no, jest drugi. Może i tak miało być. W przyszłości na pewno będzie groźnym rywalem. I myślę, że idzie nowa generacja żużlowców, właśnie młodych roczników. W jaki sposób będziesz świętował to swoje zwycięstwo dzisiejsze? No, wspólnie z rodziną, ze swoimi sponsorami. Bo jednak trzeba wspomnieć o nich i w szczególności podziękować, dlatego że dzięki ich pomocy no, wygrałem w takim stylu, a jest to pan Gmerek, pan Gąsiorek Mercedes, panowie z Drive'ego, Jutrzenka Bydgoszcz, oni wszyscy wsadzili swój sad w mój dzisiejszy. Dziękuję i serdecznie gratuluję. Dziękuję. Pożywawców, czy spodziewałeś się takiego wyniku tutaj w Bydgoszczy? Chciałem pokazać, że potrafię jeździć. Dosyć lubię tutaj ten tor. Nieraz jest bardzo przyczepny, ale uczę się tu jeździć na tym torze. No, chciałem się w pierwszej ósemce znaleźć. Pierwszy bieg taki był dla mnie nieudany. Mówiłem, że na podium już taki szansa uciekła, ale później po tym biegu z Tomkiem Wolowem aspiracje wzrosły. Po czwartym biegu już miałem 9 punktów i była szansa no już na drugie, trzecie miejsce. Ostatni bieg zadecydował o wicemistrzostwie Polski. No w tym roku jesteś drugi, jak będzie w przyszłym? No, w przyszłym roku będę chciał no być, dorównać Tomkowi Wolowowi, żeby chociaż być no może tak jak on. Żeby było takich dwóch w Polsce. Bardzo. Panie Piotrze, 11 punktów i trzecie miejsce. Chyba nie wszystkie biegi dzisiaj panu wyszły. No trudno powiedzieć, pierwszy troszkę się może źle przełożyłem, później ten felarny upadek, który Piotrek Paluch spowodował. No, tak wyszło inaczej. No zrobiłem te 11 punktów, jest to trzecie miejsce. W sumie jestem zadowolony. Pierwszy to jest mój medal. Myślę, że przerwałem złą pasę, już w przyszłych sezonach będzie lepiej. A co może pan powiedzieć o tych, z którymi pan dzisiaj przegrał? No troszkę myślę, że przesiadłem się szybko z motocykla na motocykl i Świątkiewicz tylko i wyłącznie dlatego wygrał. Po prostu nie miałem nawet przełożenia zmienionego, bo to szybko trwało. Założyłem to, co miał mechanik pod ręką, założył mi stan tego motocykla koło. No i pojechałem. A to Tomek Kolo? No, muszę powiedzieć, że dlatego wygrał, że był z czwartego toru, a ja z pierwszego. Tylko i wyłącznie. Dziękuję. I na tym kończymy relację z indywidualnym.